Professor Pickle! Are you all right? We got here as fast as we could. Professor? Hello? How dare they call this culinary concoction food? Look here, do you see this sorry excuse for a sandwich? The bread should be no less than 3/4 inch thick. Upon it, 1 tablespoon of mayonnaise and a pinch of black pepper. The contents, fresh cucumber, sliced thinly, if you please. Am I quite right, Tails? I know I learned something here today. Professor, it's good to see you haven't changed. But tell me, what brings you here? The menu is hardly worth the trip, if you ask me. No, Professor. We came here to rescue you. Oh, I see. How rude of me. Right then, first things first. It's about time someone taught the chef here how to make a proper sandwich. You can file a complaint later, Professor. Let's get out of here before Eggman's welcoming committee shows up. Oh, yes, quite. But let us be sure to collect the contents of that vault before departing. Ah, thank you. Those documents are our only hope for surviving this crisis. Let's go. There's no time to lose. I'm half starved after being fed nothing but those terrible sandwiches. Want some chocolate, Professor? My, my. Don't mind if I do. Chcesz trochę czekolady? Myk bierze całą, kurde. Profesor Pickle się nie pierdzieli, kurde. Bierze całą, kurde, czekoladę. These ancient documents are known as the Gaia Manuscripts. They tell the legend of a disaster that befell our planet some tens of thousands of years ago. A disaster? Quite. And according to the Gaia Manuscripts, this isn't the first time the planet has been broken apart into pieces. The cause lies at the very core of the planet. All the phenomena we've witnessed are the direct result of one creature. The hyper-energy organism spawned at the planet's core. Dark Gaia. So how do we stop this Dark Gaia and put the world back together? Luckily, Dark Gaia has yet to be fully reborn. We most likely have Dr. Eggman's premature wake-up call to thank for that. If we act now, we may be able to restore the planet by returning power to the Chaos Emeralds. Sonic, you must travel to each of the temples listed in the Gaia Manuscripts. The planet's power will restore the Chaos Emeralds, and in turn, the Chaos Emeralds will restore the planet and help it heal naturally. Yay! Więc tak, teraz tak naprawdę dostajemy cel całej tej gry, czyli po prostu Sonic musi po całym świecie tak naprawdę krążyć, żeby znaleźć świątynię Gai i tam dać szmaragd chaosu, żeby kontynenty, żeby po prostu części świata się złączyły z powrotem. No to jest tak naprawdę nasze zadanie na całą tą grę. The Sun. Taki magazyn. Hello? Dobra. Tak, nie twój biznes. Kurde, odczep się od małej dziewczynki, której nie znasz. To jest creepy. To jest creepy. Patrzcie, jak on się na nią patrzy. Ja pierdzielę. Nie, jestem spada. To jest chore. Po prostu Sonic Unleashed. Sonic Unleashed po prostu.
Nie ogarniam tej gry czasem po prostu. Dobra, tu nic nie ma chyba. I gdzie mamy iść? Chyba do Mazuri, jak mi się wydaje. Mazuri? Ja dobrze powiedziałem? Żeby się plącze, które kontynenty są jakie? Nie do Mazuri. Do... Nie, do Mazuri, do Mazuri, to jest mało... Do Mazuri! Dobrze powiedziałem. Bla, 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 bla. Więc to jest nasza mapa. Stąd wiemy, ile Sonic lub Warhawk mają żyć. A po to, okej. Tutaj możemy też zmienić czas, w jakim jesteśmy dnia, czyli na przykład jesteśmy Warhogiem. Okej, dobra. No to, dlaczego kazałeś mi dać na Apotos? God damn it, Tails! No i możemy tak tutaj się przenosić. I możemy tutaj też wybierać oczywiście, czy chcemy iść do huba, czy do poziomu jakiegoś. Jest to, że jest cool. Fear not, my good villagers. If you all behave, I won't have to do anything nasty. All you need to do is tell me where the Temple of Gaia is. We're not telling you anything! So, you dare to defy me, do you? What? Sonic! Yo, Eggman! Thanks for that little skydiving adventure the other day! I should have known you'd still be alive, you stubborn little hedgehog! What are you doing out here? I see no reason to tell you. In any case, I'm busy. Farewell! Hey, wait! That's playing dirty! Come back! Just ignore him. Is everyone here all right? Dobra, więc była drama z Eggmanem. I jesteśmy tutaj Modern Sonikiem i już możemy sobie pochodzić, poszukać medalionów. W Mazuri jest bodajże tak, że wszystkie medaliony są w tym samym miejscu, co były w oryginalnym... w sensie, że... w tym samym miejscu w... Nie, chyba nie. Wiem, że był jakiś tam poziom, jakiś hub, w którym obie wersje miały takie same położenie medalionów. Najwidoczniej to nie jest Mazuri. Okej, dobra. No, no, chwali się, kurde, że Elder jakiś, ja pierdziel. Taki dobra, chyba możemy iść sobie tutaj. Jak mi się wydaje. Okidoki. Ogólnie zawsze się staram wycinać wam loading screeny. Nie dlatego, że są długie czy coś, bo nie są. Właśnie to odchodzi, że nie są długie. Tylko po prostu sądzę, że to jest takie... Kiedy się przerwa to rozgrywkę i niepotrzebne. To skoro mam możliwość tego wycięcia, to dlaczego mam to niby zostawiać? No. Tak osobiście myślę. Czy jest to coś jeszcze fajnego do znalezienia? Znaczy są niby jeszcze fajne rzeczy, ale... Ale do tego potrzebuję upgrade'y, znaczy mógłbym... Mógłbym spróbować tam się dostać. Dobra, tu jest coś.
No to, to kurde zrobiłem. Dobra, więc idziemy do Savannah Citadel, który w becie Sonic Unleashed był kompletnie innym poziomem. Znaczy nie był kompletnie innym, ale do między trailerem a między wersją z trailera i wersją z gry jest dużo różnicy i jak się okazuje, wersja z trailera została znaleziona w prototypie Sonic Unleashed, który został zlikowany na Xboxa 360. Jak miał Xboxa 360 przygotowanego. Jakbym miał Xboxa 360 to przerobionego, to szczerze bym sam sobie zagrał w to, bo dużo jest tam fajnych rzeczy. Zdecydowanie albo livestream, albo materiał bym z tego zrobił jakiś. Bo ja lubię takie rzeczy. Już w sumie parę razy zrobiłem materiał z prototypu, więc to jest tak. Nie sądzę, że byłoby jakieś inne w tym wypadku. I tak nie mogę jeszcze stąpu zrobić, to ja naprawdę jak gram w gry i po prostu już jestem taki, można powiedzieć, OP w grze i na przykład zacznę od nowa grę. To jest takie dla mnie bardzo... Nie lubię tej sekcji. Dobra, nawet nie jestem zły, że po prostu spadłem, bo naprawdę nie lubię tych. Bo one są tak bardzo zgliczowane. Więc nawet nie jest warte starać się ich zrobić perfekcyjnie, bo no serio. Sonic chybi i leci po prostu 1000 metrów dalej. Taka jest mniej więcej zasada tych gównianych, nie wiem, poręczy, chyba tak to mogę nazwać. Chyba tam nie musiałem. Ale nie powinienem iść. A no, zrąbałem w sumie kompletnie. Ale bo tu i tak jest. To? A? No i lecimy dalej, kurde. Lubię Savannah Citadel, nie jest jakimś moim jakimś ulubionym poziomem z gry, ale zdecydowanie jest fajny. Polecam. Pyk. Że to jest 100 razy lepiej. Aj! Dlaczego boost w powietrzu nie działa? Jest teraz lepiej, jak się nie musi... O! Dobra, trzeba było zrobić tak po mingatach lepiej. A co ja chciałem powiedzieć? Nie pamiętam już. Chyba mówiłem o tym, że jest mi dziwnie, jak po prostu zaczynam grę od nowa i nie mam wszystkich upgrade'ów. To jest dla mnie bardzo dziwne. Więc nie mogę się nigdy przyzwyczaić, bo już byłem przyzwyczajony do tego, że no, że w sumie to ja w tej grze to jestem taki zarąbisty i w ogóle, a tak to w sumie jestem, dobra. O, Werehoga. Przynajmniej zaktualizowałem. To się tak chyba nie mówi, ale dobra. Więc zrobiliśmy, w sumie ten czwarty odcinek w sumie chyba krótszy będzie, bo już zaraz będzie ta godzina nagrywania, a Werehog dosyć długo zajął. Więc no, o, przynajmniej bosik będzie. Here.
new power! Egg Beetle, go! Jedziemy, kurde. Fajny w ogóle to jest boss, żeby też naformować sobie medalionów, jak się oczywiście ogarni, gdzie one są. Więc najlepiej sobie zapamiętywać, gdzie one są. I wtedy można nieźle je sobie nafarmić. O, kolejny. Okej, dobra, to już tak fajnie nie będzie. Już myślałem, że kurde, jakieś tam combo na nim zrobię. Niezłe. A tu nie. Ups. Okej, coś zebrałem. Okej, to jest mniej więcej coś jak walka z... Ała. Dobrze, że tu jest tak dużo pierścieni i się odradzają, bo miałbym wtedy problem. Tyk. W sumie mogę nawet wskakiwać te miny, nic mi się nie stanie, tak naprawdę. Ale mógłbyś to otworzyć, halo. Otwórz się na świat, Eggman! Daj sobie pomóc! No nie! Kurde no. Siup. I teraz nawalamy z całej siły, kurde. No i znowu minąłem ten jeden pytań. Yo, Eggman. Cyk. No, pff. Aha, dobra. Wspomniałem, że jeszcze tu steruję analogiem. Cyk. Pyk. I to już praktycznie już wykończone jest. No dajesz, Sami, dajesz. Zdobędziemy jeszcze... Cholera! Tuż przed tym... jednym... pierścieniem. Znaczy pierścieniem, medalionem, Boże. Speed, Ring Energy bym sobie... Speed za dużo nie daje. Ale Ring Energy bym sobie ulepszył. Jednak. Is that the Temple of Gaia? Let's check it out. Whoa, awesome. What is this place? There's something weird here, right in the middle. Hey, what's this hole? Wait! There could be some kind of... Whoa! What the heck? What's that? Hmm.
come back to life! This was the Temple of Gaia! That's gotta be why Eggman was so keen on taking the place over! W ogóle uwielbiam, jak Tails po prostu pokazuje tylko i wyłącznie, jak Tails po prostu pokazuje bardziej trochę skompresowaną wersję tej kastinki CGI i tyle w zasadzie. Jej, okej, fajnie, dzięki. I heard you. Tak, 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 dobra. Więc to by było na tyle z tego odcinka z Sonic Unleashed. Więc no, dzięki wam za oglądanie, mam, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!